Niewiele brakowało, aby Flota i GKS Bełchatów mierzyły się jesienią w Ekstraklasie. Ostatecznie jednak zespół ze Świnoujścia nie awansował, a bełchatowianie nie zdołali się utrzymać w najwyższej klasie rozgrywkowej. Przyszło więc im mierzyć się w walce o pierwszoligowe punkty. To pierwsza dobra okazja Floty. Po aucie Jasińskiego główkował Sebastian Zalepa. A to już 57. minuta spotkania. Indywidualna akcja Michała Renusza. Jeszcze rykoszet po drodze od Radosława Jasińskiego i Renusz mógł się cieszyć z pierwszego gola w tym sezonie. Bełchatowianie wygrywali więc 1-0. Flota, która po raz pierwszy od awansu do pierwszej ligi znalazła się w strefie spadkowej, zdołała jednak wyrównać. 62. minuta, akcja Zalepy i gol Mateusza Września. Pierwszy jego gol w tym sezonie. No i ostatecznie Flota remisuje z liderem 1-1. Przyjechaliśmy tutaj z zamiarem zdobycia 3 punktów. Zakładaliśmy sobie przygotowania do tego spotkania, żeby wszystko zrobić, żeby z tego gorącego terenu wywieźć 3 punkty. Musimy zaakceptować ten punkt, punkt zdobyty na wyjeździe. Znaczy z tym gorącym terenem to może było pół roku temu, Kamil, ale muszę powiedzieć, ja też do tego meczu się przygotowaliśmy mocno, bo widzieliśmy, że to jest mecz taki na przełamanie. Do tej pory żeśmy grali i naprawdę dobre recenzje zbieraliśmy i nawet byliśmy gdzieś tam bardzo wysoko w tabeli. Później się to gdzieś to wszystko sypnęło, gdzieś tam jakiś krach nastąpił i psychologiczny i faktycznie i na taki na dodatek mecz z chyba z najlepszym zespołem, bo to trzeba przyznać i z Bełchatowem, który zmierza tak milowymi krokami do Ekstraklasy.